wiecie, co to było? Simon, chodź się spytamy. Pana, pan żyje? Misiu? Nie. Merlin. Chodź. Chodź, sierota. No chodź, chodź, no chodź. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale Beauty65+, na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko, kochani. Ja jestem gospodynią tego kanału. Mój elegancki wiek wynosi 65+, moi mili. Kanał powstał też z myślą o tych paniach, które bez ingerencji chemii czy skalpela po prostu w naturalny sposób upiększy się makijażem, a moi drodzy, te cechy, które są najładniejsze tym makijażem, wydobędzie na światło dzienne, a te takie, wiecie, no, pozakrywa. Można tak, można tak, można tak. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? Kochani, z absolutną dla mnie nowością, dziewiczo wręcz, kilka dni temu, więcej, półtorej tygodnia, byłam z Pauliną w Action. To Action jest dwa takie, no, Action jest, no nie wiem, 14 km od mojego, 12 miasteczka, coś w tym stylu, tam jest taki Action, tam jest taki cały kompleks w tym miasteczku i kochani, tam jest to Action. Jak tam weszłam, no to stwierdziłam, że praktycznie w Woolworthie jest prawie to samo, albo w tym Kiku, nie? Jeżeli chodzi o jakieś tak tam pierdółki, czy co, w Kiku masz jeszcze ciuchy, w Woolworthie masz jeszcze ciuchy, czy tam były, nie wiem, może były. Poszłam do stoiska z, kochani, z makijażami. No i tam były różne palety, różne, kwadratowe i podłużne. Z nich wybrałam dwie nowe, nieśmigane, bo tam były jeszcze powysypywane, widać, że tym rzucają, nie? Jedna się zwie Papillon. Z Papillon mam anegdotę z komunii mojego syna. Wśród gości licznych była jedna jedyna para, moi sąsiedzi, którzy nie rozumieli po polsku. A tak każdy rozumiał, ten ci tu mieszkali, rozumieli, umówili. No i wszyscy się starali, zresztą oni później powiedzieli, że bardzo im się ta uroczystość bardzo podobała, ponieważ każdy, ale to każdy, czy ci, co przyjechali, z tych, którzy przyjechali z Polski, starali się im wszystko wytłumaczyć. Nie siedzieli, nie wiecie, nie gdakali po polsku, tylko każdy szukał słów, żeby wytłumaczyć, o co chodzi, o czym opowiada i tak dalej, więc to ich zachwyciło. A mnie przewróciła moja rodzona siostra, która powiedziała kawał, nie? Powiedziała kawał, ja nie umiem kawał opowiadać, ale powiem wam mniej więcej, jak Niemcom, nie? Powiedziała kawał specjalnie, ekstra, nie? Chodziło o nazwę motyla, nie? Po polsku jest to motyl, po angielsku butterfly, po francusku la papillon, a po niemiecku schmetterling. Oni się śmiali do rozpuku. A moja siostra mówi, bo dopiero później sobie uświadomiłam, że do kogo ja to mówię. No, w każdym razie to jest ta anegdota. Więc nieśmigana nówka, nawet chyba jeszcze tak, z folijką nałożoną. Tą tutaj folijkę wzięłam i zdjęłam. Nie zdjęłam, co ja gadam. Ta też jest nieśmigana nowa jeszcze z folijką. Takie można było dorwać, więc dorwali. I tego ja tak sobie myślałam, czy dwa oka? Nie. Ja sobie z tą zostały papiliona na, kochani, inny makijaż, inny dzień. I tak sobie pomyślałam, bo lubię fiolety, dawno się nie malowałam tymi fioletami, że sobie tą euforię, moi drodzy, otworzymy i zrobimy sobie makijaż, tylko jak to ściągnąć tą folię. Zaraz wracam.
To jest górny rządek, moi drodzy. Cały. To jest rządek środkowy. A to jest, kochani, rządek ostatni. Na twarzy, kochani, mam już podkład położony na pielęgnację Pariensa i, kochani, na krem z Dazo. Pariensa całą pielęgnację łącznie z kremem, a Dazo krem, już drugi makijaż taki jest, gdzie traktuję jako bazę i bardzo mi się sprawdza na całą pielęgnację. Nałożyłam ten podkład, był w użyciu, trzeba go zużyć, nie? Trzeba się nim ten podkład był w użyciu. Brwi, no to była kredka z BG kosmetyk i ten z Bourjois, ta maskara. To było użyte, moi drodzy. Ten co jeszcze? No aha, puder. Puder, ten Hean. Bo się zapudrowałam, moi drodzy, żeby mi się nic nie popsuwało, bo ostatnio mi coś zaczęło, tak cera jakby się zaczęła zmieniać, albo jest to wynik pielęgnacji. Postaram się zrobić makijaż taki elegancki może, nie? Może jakieś takie eleganckie, porządne cut crease? Zobaczymy, co nam przyniesie los makijażowy. Ach, zawsze zapominam, że zawsze przy każdym makijażu, jak to siadam, na dole mam inny, ten z Florazis miętowy, miętowy balsam do ust. Kładę na usta, no. Tak. Na sam początek, kochani, bo wymyśliłam, że zrobię sobie odcinkę, zrobię sobie... taką półokrągłą kreskę. Dosyć mocno, prawda? Na powierzchni, o Jezu, widzicie. Robię po to, żeby kredką, żeby precyzyjnie wyszła, sobie wyjeżdżam. Ok. I teraz, moi drodzy, biorę pędzelek z Bailey Blending 834 z koziego ogona, bo kiedyś jedna napisała, i maczam w tym różu i sobie tą kreskę rozblendowywuję. Kiedyś gdzieś czytałam, moi drodzy, w komentarzu, czy gdzieś, nie, że kozę zabijają, jak chcą od niej wziąć ten, nie? Te włosy. Że koza ginie wtedy, tak. Im ginie rozum, jak to coś opowiadają, nie? La Mora. Tepid Pending, Blending Pending 110. Też kupiony na którymś z kanałów, ten różowy biorę dalej, nie? Na którymś z tych stron chińskich kupiony. No, nie? Tak to bywa. Albo w Amazonie, bo ja najpierw to kupowałam swoje pędzle w Amazon. Nie? I teraz biorę, moi drodzy, Hulu DS60 16 i tego maczam w tym ciemnym fiolecie. Nie wiem, czy ja teraz muszę pomyśleć nad tym, i tu jadę po tej kresce. I teraz muszę pomyśleć nad tym, moi drodzy, będę musiała zrobić zdjęcie tej palety i wam pokazywać, bo wątpię, żeby ona była... Zobaczymy w internecie. Jak będzie, to oczywiście zdjęcie sobie ściągnę i nie ma sprawy, nie? Ale jak nie będzie, no to po prostu. No. I teraz szybciutko, porządnie tu ten
ciemny, żeby tak był jak w tym mniej więcej. Wiecie, moje powieki marszczą się, moje powieki chodzą w każdą stronę. Tutaj wyblendować to jest horror. No ale jakoś ten, bo chcę zrobić sobie... O! A jak on wszedł tu? Kiedy drzwi były zamknięte? Wiecie, on mnie zaskakuje bardzo. Czasami. Bardzo. To znaczy mówię o Simonie. Wydaje mi się, że go tu nie ma. Aha, ale tu jest. No i co? Ła! Nie drap. Jest, dał głos nawet. Tu jest jakby lepiej. Ta powieka jest mniej pomarszczona, nie? A w ogóle tu miałam założyć padziki. I teraz bierzemy znowu z tego lamura i znowu ten różowy i tym rozblendowujemy jeszcze raz. Na górę i do dołu. Rozblendowujemy tym różowym kolorem. Takim żarówiastym. Tak mi wiecie, naszło na jakiś taki... przy takich paletach to ja mam wręcz ochotę na to, żeby je po prostu sprawdzać w jak najbardziej sposób taki, w którym dobre palety robią to same z siebie, nie? Taki jakiś fikuśny ten makijaż, żeby był, żeby zobaczyć, czy ile warte są. O, w ten sposób. Tu jeszcze trochę tego różowego, tu też jeszcze trochę tego różowego i kochani... Okej, kochani, no to lecimy. Spróbuję teraz tym moim E45, tak? No. Tym takim płaskim tutaj sobie zrobić. O! A że tu jest ten, to wzięłam też Sigma do robienia kresek. Sigma Eyeliner E05. No, ja go sobie tutaj w tym moim białym potem i sobie nim równo postaram się. Tak to jest, jak się ma stare powieki, kochani. Teraz biorę tego, to jest Bailey. Nie, to jest... To jest Morphe, Jaclyn Hill, JH41. No, ale taki mam dosłownie, tak wygląda też z Bailey, dlatego tak powiedziałam, że to jest z Bailey. I sobie tutaj teraz lecę po całości, nakładam sobie korektor, moi drodzy. I ten, Simon tu leży i mruczy okropnie. Wiecie co, ja nie wiem. Koty mruczą też, jak je coś boli. Ale ja go wczoraj... Może... Nie chcę sobie wmawiać, że moja obecność tak działa na niego, że on mruczy, nie? Bo on nie jest takim pieszczochem, wiecie, kotem, który lubi się miziać i tak dalej, nie? On, kochani, przychodzi po swoją porcję, przeważnie jak siedzę i oglądam telewizję na dole i on przychodzi po swoją porcję miziania, siada i patrzy mi się w oczy. No to wtedy mi... I po głowie. Bo jak już gdzieś zachodzę niżej pod brzuch, to on jest nieszczęśliwy. Nie jest taki wredny jak Merlin, który potrafi ugryźć, nie? O, a ten mały pędzelek to jest boho komunikatywnie. To jest do brwi, nie? Kurczę, nie widzę nic. Ani dalej, ani bliżej. Nie wiem. Takie ze szczoteczką. Nie mogę tego rozczytać. Okej, no myślę, że lepiej już się nie da prościej na pomarszczonych powiekach. Wiecie, ja wykorzystuję ostatnie podrygi, żeby jeszcze poszaleć, nie? Na tych powiekach. Tak to ze mną jest. I kochani, teraz bierzemy ten jaśniutki. Spróbuję palcem najpierw. I tu go sobie dum.
co za prochy na paznokcie. No ciężko, powiem wam. Letko nie jest, nie? O. Letko nie jest. Podziwiam tych, którzy tak potrafią, bo ja nie potrafię. O. W związku z tym najmę sobie. Najmę sobie pędzelek, najmę. I... Kochani, tu se to pokładę i porozcieram, co by było, się chwyciło średnio. Powiem wam, to one są takie właśnie satynowe, te, ale słuchajcie, fiolety, ciemne i patrzcie, nie robią plam i się w ogóle kompletnie nie osypują. Jestem ciekawa, jakim cudem te palety są takie tanie. Ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest rzecz, że tak powiem, niepojęta. I teraz, kochani, bierzemy znowu pędzelek tego z Morphe. Gdzie to było? Aha. I bierzemy sobie to. Takie złote, o. Złote inaczej. Tak? Tak. Na razie wezmę palca. Cuda wyprawiam z tą i mówię, że no słuchajcie, ta paleta kosztuje, poczekaj, chciałam sobie sprawdzić, tylko tym robić, tym ciemniejszym będę robić, kosztuje niecałe 5 euro. Ja nie wiem, jakim cudem, naprawdę. Może się nie powinno ich kupować, nie? Nie mam pojęcia, może to wiecie. No ciężko mi powiedzieć. Jeszcze dalej tu, i tu, i tu. O. I teraz znowu biorę ten, którego przetarłam, i biorę, kochani, ten. O. Ten biorę sobie i sobie nakładam. I też, patrzcie, jak się bardzo ładnie te cienie ze sobą, te, no, te świecące ładnie, bo to jest, no mówię wam, no co widzicie, co wam. Można tam jakieś dać, wiecie, na koniec jakiś tam akcent z na przykład z tych świecidełek od Małgosi, smelcerz można dać i tak jakoś, żeby to urozmaicić ten makijaż, nie? Żeby jednak tam gdzieś tam się świecił, na sam środeczek se przykleić albo tak po całości, tylko mówię. Osoby, tak jak ja, które są niestety no, uczulone na oczami, mają problemy, że na przykład się ten gliter położy i on się osypuje, to później bolą te oczy i ja wystaję, mam bardzo dużo, moi kochani, blizny na rogówce. I w tym momencie, kochani, będę się wspomagać takim ciemnym fioletem z Galm Shopu. Pędzlem, może w końcu mi się uda przeczytać, czy nie tego pędzla, ale chyba nie. Aha, OH0H8. K10, o, mam. Boho przeczytałam jako 0OH8 do góry nogami. To jest Boho komunikatywnie, jeszcze raz z K10. Widzicie, człowiek jest po prostu, no jak to się mówi, zapomniałam. Dobra. I biorę sobie, to jest, ten cień jest Lukrecja z Glam Shopu, to jest bardzo ciemny fiolet i sobie, kochani, tutaj go dom, tego fioleta. A tu leży fiolet kolemnie, rudy i combination, nie? Jezu, co to było?
Simon, chodź się spytamy. Mama, żyje? Misiu? Nie. Merlin. Chodź. Chodź się na to. To był sierota Merlin. Przed łazienką postawiłam pusty kosz po praniu i moi drodzy, kot chciał na niego wskoczyć. A że on pusty, no to ten kot, moi drodzy, na niego wskoczył i on się przewrócił razem z kotem. No to raczej tak. Wystraszone to stoi i jak nie wiem, całe szczęście, że wyszłam. I sobie, moi drodzy, robię ten kącik ciemno, żeby go ściemnić tu mniej więcej, żeby było tak samo widać, nie? Bo chciałam czarnym, ale mówię nie. Niech on zostanie w takich tonach, ten makijaż. No i co mam do powiedzenia, że pruszy się, ale co się pruszy? Glam Shop. Bo on się pyli, ten cień. On już ma parę latek. Okej, to by było na tyle. I wszystkie te mi się postwardniały. Te żele muszę kupić nowy, ten jeszcze z L'Oreala, jakość jak cię mogę, biorę sobie Beauty komunikatywnie do brwi 010, przeczytałam już, nie? Ale on ten jeszcze od biedy, ale to już jest, wiecie, na straszliwym wykończeniu, bo chcę, żeby to było grubiej i czarniej, nie? Na straszliwym wykończeniu. Tamty, ten Sigmyt, o, ten jeszcze nawet mokry. O, bo ten Sigmyt to taki czarny, taki mokry był. Mokry, o Jezu. Taki zaschnięty, że tam już się nic nie dało, nie? Zinglota też miałam. I miałam z Maybelline. Albo coś w tym sztylu. Ja je lubiłam, no i on też, ale on już pewnie za długo tu był u mnie. Stąd też się nic z nim nie dało zrobić. No, jeszcze od biedy, ale że muszę sobie z tyłu głowę zostawić, żeby sobie zamówić, bo miałam tego w pewnym momencie strasznie dużo, a tu się okazuje, że wcale tak dużo nie jest. O, biorę ten taki z Nabli. One chyba mają wywiórcze. One nie ma... Czekajcie, jest napisane Nabla numer? Pierwszy raz widzę. Nie, piszę tylko Nabla. Czekaj. O. Kaszliny brusz. Smoga. Ale numeru nie ma. Nie, a patrzcie, dopiero po tylu latach zauważyłam, że tam jest ten. I maczam znowu w tej lokrecji. I sobie tu. O. Teraz właśnie odkleimy. No i tak to wygląda mniej więcej. Okej, wyczyszczę sobie pod oczami i przyjdę zrobić do Was z Wami też dolną powiekę. I teraz, kochani, znowu bierzemy Lukrecję na ten E15 Sigmy, trochę go czepię i pod rzęsami i na rzęsach, nie? Na linii wodnej, powiem Wam. O. Nie? No musiałam się niestety podeprzeć czymś, ale nie wydaje mi się, że ubliżyłam tej paletce za niecałe 5 euro. Bo pokazałam, że można nią pracować, można robić naprawdę
dziwne makijaże, a jedynie czego mi brakowało, to ciemnego, nie? To jeszcze trochę. I rozblenduję. On jest tak mięciutki, że na linii wodnej można rozblendowywać nim cień. Misiek pozazdrościł Merlinowi, też rzuca czymś. Okej, okay. Ten z nabli i maczą go w tym różowym z tej palety i tutaj rozblenduję sobie. Tell you that I love you 100 times a day. Kształt i tak dalej, jak to ma wyglądać, to sobie zrobię pięknie tym korektorem. Korektorem i pędzlem do tego korektora. A zatem, kochani, mój makijaż w całej okazałości. Troszeczkę od... O, o, żeby było widać i po... I poproszę, znaczy, a zatem kochani moi, ten mój makijaż jest dzisiaj raczej nie, jak to się mówi, użytkowy, chyba że ktoś tak lubi. Ja bym tam wyszła. Wcale się nie przejmowała tym, moi kochani. Chciałam po prostu zobaczyć możliwości tej paletki i proszę szanownego państwa, ta paleta ma możliwości. Nie osypuje się, ładnie się, naprawdę pięknie się cienie rozcierają. Złotości wiadomo, ma takie no, satynowe. Ale kochani moi, większość tych najdroższych marek ma satynowe i powiem wam, że to mi się nawet lepiej pracowało jak takim Diorem, że nie wiadomo, wiecie, czy to kolor, czy nie wiadomo. W każdym bądź razie jestem zaskoczona po prostu tak dobrą jakością paletki, ile to jest cieni, że gdzieś będzie ten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 × 7 = 21, 2, 4, 6, 7, tak. 21 cieni, moi drodzy, i którymi można wykonywać przedziwne makijaże. I powiem wam, że jestem zaskoczona, bardzo zaskoczona, bo miałam już niedrogie palety z Essence, nie są drogie, ale kochani, nie taka ilość i nie za takie pieniądze, także zastanawiam się, jakim cudem to się tak odbywa. Słuchajcie. W każdym bądź razie następnym razem przetestujemy tą inną paletkę. Nie wiem, jak mnie świr weźmie, to znowu zrobię jakieś cudo, ale mnie po prostu, wiecie, te fiolety, te róże, to te złote i pomarańcze, to mnie tak wzięło, że od razu sobie włączyłam z tyłu fiolet. I mówimy, jazda, jedziemy, zrobisz sobie taki ekstra wyjściowy makijaż, moi drodzy. Mój stary, jak mnie zobaczy, to powie, no w oczami będzie, jeszcze te fioletowe usta, jak zobaczy. A usta mam, bo mam kupiony komplet z Luwi pomadek. Ileś tam było, 6-7, jak znajdę, to wam pokażę. I jest fiolet, nie? Jest fiolet. I czekajcie, momencik. Jest ich 5 tych... czerwona, bardziej czerwona, różowa, bardziej nie, znaczy różowa, jedna czerwona ciemna, czerwona i złota. Ta jest złota. Ja jak sobie na czerwono maluję usta nimi, to sobie tą, co widać, nie widać nawet, poprawiam. Pozostaje na tym. One
Ta jest taka już właśnie satynowa, ale te czerwone czy różowe nie są. To są paletki, które się ścierają, ale nosi się je bardzo tak wygodnie na ustach. Także Luwia też tutaj w tych paletkach bardzo jakoś tak, no, bardzo tak fajnie się pokazała. W paletkach tych no, pomadkach. Jezu, nienawidzę, jak mówią szminka. No nienawidzę. Z tego, co wiem i z polskiego znam, to szminka to jest w teatrach, Daria, popraw mnie jakby ten, w teatrach mówi się szminka na tą maść, czy na wszystko, jakoś tak, nie wiem, że, ale to jest takie, wiecie, baba ze wsi się szminkę kupiła, o, to tak dla mnie, nie, ale sobie kupiłam śminkę, no, to jest pomadka do ust, pomadka, tak ładnie brzmi, jak z tym szmetrlingiem, nie, ja na początku filmiku wam opowiedziałam, okej, moi drodzy, teraz dalej, pod oczami mam ten, czyli Estée Lauder razem z pielęgnacją. Co ja tam jeszcze mam? Na brąz i róż, ponieważ tutaj mam takie z matami i tu jest ta Lucrecja. Wzięłam zatem, tu mam brąz i róż z Glam Shopu i te dwa, kochani, sobie wzięłam. Jako złotości poleciała Luwia. Nie? Ostatnio znowu tak do Luwi wróciłam i nakleiłam sobie, moi kochani, brwi, rzęsy sobie takie, z takich kupionych, teraz nie wiem, Shine albo Temu, Shine chyba, na nich nic nie piszę, numer tylko jest jakiś, nie? One są takie jakieś, to są czwartki, takie wolę. No tak lepiej mi się przyklejają jak kępki, choć takie potrójne kępki, to, no ale to jest mniej roboty, taka jedna, ten, chociaż wam powiem, że u mnie to jest z tym tragedia. To jest, moi drodzy, dobra, o tak, to jest, moi drodzy, moja maskara dzisiaj. I na dolne rzęsy poleciała ta, którą sobie od razu jeszcze wzmocniłam tą linię wodną na ciemno, bo to już kiedyś wam mówiłam, że miałam taką z IT Cosmetic i on ją też się właśnie tak robiło ten, na linię wodną i wyglądało to całkiem fajnie, tak jak teraz wygląda. Czym malowałam kreski i czym malowałam powieki i oczy, to wiecie? Więcej chyba grzechów nie pamiętam, tu nie ma. Nie ma ten, wszystko poodkładane na miejsce, tak sobie tu zostawiam, później odkładam na miejsce i widzę, że mi nic nie zostaje, oprócz palety, którą powiem wam, że jestem zaskoczona straszliwie, bo mówię. Makijaż sobie zadałam taki trudniejszy i paleta po prostu spełniła każde moje oczekiwania. Bez dodatkowego kleju, podejrzewałam, że gdybym dała klej na ten biały, to być może, żebym wybiła jeszcze błysk tych świecidełek. Jak będę robiła tą drugą paletką, to sprawdzę, bo się wydaje, że tamta też taki ma, no, jakiej jakości jest Agita. Także w sumie mogłam kawałek sobie wziąć i podbić. Może teraz? Ale to tylko na jedno, jedyne oko i tu z przodu, o. Tutaj ten kawalątek. I sobie ten najjaśniejszy tutaj. To jest ten. Nadziubałam się. No proszę. Oczywiście, patrzcie sami. Patrzcie sami, jak pięknie podbija kolory. No, no rewelka jak dla mnie. Dla mnie rewelka, kochani. Pięknie podbił. Muszę zrobić drugie oko, choć się będę zapewne niedługo już rozmywała. Ale co tam, nie? Demakijażowała się będę? Ale co mnie tam? No rewelka. Patrz ta. Patrz ta i podziwiaj ta, no.
No niespodzianka naprawdę, jak pod choinkę, powiem wam. Dla mnie rewelacja jest ta paletka. Niech mi ktoś powie, że jak ktoś nie umie, to nie wiadomo, ile mu można co dać, to i tak nie, będzie zawsze narzekał, nie? Ja to, jak ta baletnica, nie? Z tym, muszę obeczyć jeszcze ten. Bo później zapomnę i mi ten pędzelek do kleju weźmie i zrobi się sztywny. Dobra, dzieci kochane, już kończę opowieści dziwnej treści. Kochani moi, chciałabym bardzo podziękować wam za to waszą obecność, za to, że jesteście, że mnie dopingujecie, za kciuki, za komentarze, za opowiadanie dalej. Z całego serca bardzo, bardzo wam, kochani, dziękuję. Od siebie w zamian za to życzę wam z całego serca zdrowia przede wszystkim, a później spokoju i to niekoniecznie świętego. Kochani moi, i to jest koniec filmiku z paletką. Pierwszy raz dziewiczy makijaż z dziewiczą paletką z dziewiczej dla mnie firmy. No same dziewice tutaj, 3, a ja 4. Orleańska. Kochani, widzimy się już całkiem niedługo w najbliższym filmiku. Pa, pa. Mua. Mua.